Andżelika Olszewska, witam serdecznie w programie Babskim Okiem. Naszym dzisiejszym gościem jest autorka książek o adopcji, również mama adopcyjna, Magdalena Modliwowska. Dzień dobry, witam Państwa i witam Ciebie, Andżelika. Magdalena jest autorką książek pod tytułem Odczarować adopcję oraz Księgi adoptowanego dziecka. No właśnie, z jakimi najczęściej stereotypami na temat adopcji Ty spotykasz się w swoim życiu? No taki najbardziej wyrazisty stereotyp to jest to, że adopcja jest bohaterstwem, tak? Ojejku, wzięła pani cudze dziecko na wychowanie, jak ja panią podziwiam. Ojejku, ileż to trzeba odwagi. Nie, to nie trzeba odwagi. Owszem, tam niezbędnym elementem motywacji adopcyjnej jest altruizm, ale nie zapominajmy też o dozie egoizmu, tak? Ja mam dzieci adoptowane, bo chciałam mieć dzieci, chciałam pełnić rolę mamy. I to bohaterstwo troszeczkę zaciemnia obraz i być może moim zdaniem powoduje, że wiele osób, które mogłyby rozważać adopcję, nie czują się aż takimi bohaterami i nie robią nawet pierwszego kroku. Myślę, że drugim stereotypem, który też bardzo często zderza się ze mną, to, że adopcja jest ostatnią deską ratunku. No tak, już tyle próbowaliśmy metod i rozwiązań i tyle czasu, no to teraz już tylko nam adopcja została. To też nie jest prawdą. Wiele mam adoptuje dlatego, że chcą adoptować, a nie dlatego, że jest to ostatnia deska ratunku. I to, co jest dla mnie najważniejsze i co zawsze podkreślamy w magazynie Chcemy Być Rodzicami, że adopcja jest jedną z dróg. I można ją wybrać na początku, można ją wybrać po próbach wszelkich innych, ale to jest jedna z dróg, równorzędna, żeby zostać mamą czy rodzicem. Jeszcze myślę, że warto wspomnieć o takim... Wiesz, tych mitów jest bardzo dużo. Ja mogłabym tutaj cały program na temat tylko tych mitów i stereotypów, ale jeszcze ważne jest takie zderzenie adopcji z obnażaniem niepłodności. Niepłodność kojarzy się z ułomnością, o niej się mało mówi, jeszcze mniej niż o adopcji. I w momencie, kiedy adoptuje dziecko, to tak jakby pokazuje światu, aha, coś tutaj tak naturalnie się nie udało i jakiś tutaj był problem być może, więc to jest takie otworzenie się i być może to też jest to, co pokutuje, taki mit w społeczeństwie, tak? Na tyle bym zamknęła teraz ten temat, bo jak mówię, mogę jeszcze wiele przykładów przytaczać, tak? Czy koronne powiedzenie, ach, to nie mogłaś mieć swoich dzieci, dlatego adoptowałaś, tak? No, obok stoją moje dzieci, no które adoptowałam, więc dużo jest tych sytuacji, tych stereotypów, ale to jest też tak, że dlatego właśnie trzeba o adopcji dużo mówić, dlatego cieszę się, że na przykład tutaj jestem, tak, i mogę o tym mówić. I dlatego bardzo dużo adopcji mówię i zachęcam inne mamy, ekspertów do tego, żeby w ogóle mówić o adopcji, żeby cały czas ten język pozytywny zaczął w społeczeństwie funkcjonować, to też tych mitów nie będzie. Nie jestem bohaterką, po prostu jestem mamą. Wspomniałaś, że adopcja często jest odbierana jako jedyna droga ratunku dla niepłodności, a ty przecież jesteś mamą dwójki dzieci adoptowanych i czteroletniego Olafa, który jest twoim biologicznym dzieckiem. I mam takie pytanie, ponieważ jesteś osobą, która przeżyła zarówno tą, nazwijmy to, ciążę adopcyjną, jak i ciążę biologiczną. Czym właściwie ten okres oczekiwania różni się dla kobiety? Ojej, to jest bardzo różne. Myślę, że taką podstawową różnicą jest to, że mniej więcej wiemy w ciąży biologicznej, no mniej więcej w dość dużym przybliżeniu wiemy, kiedy spotkamy się z dzieckiem. Cały czas budujemy z nim więź, bo ono jest z nami, jest blisko. W ciąży adopcyjnej największą taką różnicą jest to, że nie mamy pojęcia, kiedy ten telefon zadzwoni. Naprawdę nie mamy pojęcia, jakie to będzie dziecko. Nie jesteśmy w stanie nawiązywać z nim więzi. To są tylko nasze oczekiwania, wyobrażenia, nasze myśli. I to jest taka największa różnica, myślę, bo oczywiście no, oczekiwanie na dziecko to jest też... Przed tym oczekiwaniem są inne przygotowania, tak? Jakby rodzice biologiczni rzadko przechodzą przez tyle rozmów z psychologami na temat swoich motywacji, na temat swojego rodzicielstwa, swoich postaw wychowawczych, tyle ile przechodzą rodzice adopcyjni czy kandydaci na rodziców adopcyjnych. Rodzice biologiczni no, nie kwalifikują się na to, żeby być rodzicami, tak? Po prostu stają się rodzicami. Więc to też jest różne, ale myślę, że jeżeli pytasz stricte o tą ciążę adopcyjną, tak? Czyli o ten czas oczekiwania, o, już mam kwalifikacje, teraz czekam na ten słynny telefon, na ten najważniejszy telefon w życiu, to rzeczywiście największą różnicą i taką największą trudnością w ciąży adopcyjnej jest ta niepewność, że zupełnie nie wiemy. A czy
państwo mogłoby jakoś pomóc też kobiecie w przeżywaniu tego okresu właśnie oczekiwania na dziecko adopcyjne, no bo przecież kiedy kobieta jest w ciąży, wszyscy to widzą, wiedzą, ma możliwość wzięcia sobie urlopu. Celebrują, błogosławią. Tak, jest jakby takie, jakby społeczeństwo bardzo się cieszy, tak, że tutaj idzie właśnie kobieta w ciąży z brzuchem, ustępują jej miejsca w tramwaju, na ulicy, na poczcie. Co, jak państwo mogłoby pomóc właśnie kobiecie, która przeżywa tą ciążę adopcyjną? Wiesz co, prawdę mówiąc, trochę tutaj państwo już scedowało na ośrodki adopcyjne tą rolę, tak, że one się powinny opiekować. Dla mnie to jest trochę tak, że ośrodki adopcyjne może nie mają czasu i nie wszystkie się dokładnie zajmują. Są takie, które rzeczywiście prowadzą jakieś zajęcia dla kobiet, dla par oczekujących, tak, bo to też jest charakterystyczne w adopcji, że kobieta i mężczyzna są na tym samym etapie. Nie ma tak, że kobieta bardziej, bo nosi dziecko pod sercem, tylko tak naprawdę idą łeb w łeb, tak samo w takim samym procesie. I ośrodki adopcyjne mają takie zadania i mają i wiele ośrodków przygotowuje różne warsztaty, różne spotkania. No nie wszystkie i jest to tak troszeczkę bardziej po macoszemu traktowane. Natomiast myślę, że takie ja bardzo bym lobbowała, jeśli chodzi o ustawodawstwo, dlatego że kobieta w ciąży nie jest chroniona, jeśli chodzi o kodeks pracy. Kobieta w ciąży adopcyjnej nie jest chroniona, jeśli chodzi o kodeks pracy. I to jest to, co uważam jest najważniejsze do zrobienia. Szczególnie w momencie, kiedy składam wniosek do sądu. To jest taka sytuacja, kiedy ja deklaruję, już poznałam dziecko. Do sądu składam wniosek w momencie, kiedy już znam dziecko. Już zapadły decyzje, tak? Już się spotkaliśmy, serca zaczęły bić, zaczynamy tworzyć rodzinę, składam wniosek do sądu i w dalszym ciągu nic mnie nie chroni. Potrzebuję jak najwięcej czasu, żeby przygotować się, żeby odwiedzać dziecko, żeby zacząć z nim nawiązywać relacje, żeby zacząć budować tą więź, a tak naprawdę w pracy co mam powiedzieć? Że chcę urlop, bo za chwilę pójdę na macierzyński i to może być za tydzień, może być za dwa. I ja robiłam wiele ankiet wśród mam adopcyjnych i muszę powiedzieć, że wynik mam taki 50-50. Część z nich spotkała się z fantastycznym oddźwiękiem pracodawcy, ze wsparciem, pomocą, takim właśnie przyjęciem tego stanu błogosławionego, jak mamy w ciąży biologicznej, ale niestety połowa z nich spotkała się z tym, że dostała wypowiedzenia, no bo po co mi pracownik, który teraz na rok zniknie na urlop macierzyński? A z tym się wiąże ten moment. I przepisy prawa zupełnie nie chronią kobiety. A przecież w sądzie złożyłam wniosek i w sądzie deklaruję, że stać mnie na wychowanie tego dziecka, tak? Będę uposażona finansowo. Tam też idą dokumenty zaświadczające moje dochody. No być może one nie są takie znaczące i być może wystarczy nam z pensji męża, ale no coś tu jest nie tak. Ja nie czuję takiego poczucia bezpieczeństwa, że wchodzę w ten stan macierzyństwa z osłoną mojego stanowiska pracy. I to jest taki bardzo ważny, myślę, punkt, który warto, żeby ustawodawcy wzięli pod uwagę. Magdalena zaprosiła nas również do swojego domu i mieliśmy także okazję porozmawiać z jej 14-letnią córką Leną. Zawsze chciałam mieć dużą rodzinę i zawsze chciałam mieć czworo dzieci, ale gdzieś tam się zagoniłam w tej swojej karierze, w poszukiwaniu tych dóbr materialnych, ale z tyłu za mną to moje marzenie podążało cały czas. Pamiętam, jak po tym, jak pojawiło się trzecie dziecko w rodzinie, powiedziałam do Marcina, i co? Jest tak, jak sobie marzyliśmy, czy nie bardzo? I stwierdziliśmy wspólnie, że tak, to jest dokładnie tak, jak chcieliśmy, to jest dokładnie tak, jak marzyliśmy. Dla mnie zawsze rodzina to jest para dorosłych osób plus dzieci, więc można powiedzieć, że bez dzieci to jest jakaś taka niekompletna rodzina. Po pojawieniu się Leny praca zeszła na drugi plan, jakby. Pojawiło się dziecko, na którym skupialiśmy naszą uwagę, które nas zajmowało, które angażowało nas. Wracając po macierzyńskim, kompletnie zmieniłam miejsce pracy nawet. Znaczy ta sama instytucja, ale w innym dziale, zupełnie w inny sposób, po to, żeby móc punktualnie wychodzić, żeby nie było projektów na głowie i żeby nikt mi nie przeszkadzał biegać do domu szybko, spotkać się z moją córką. Bardzo mi się podoba charakter taty, że jest spokojny, opanowany i nawet jeżeli cała rodzina krzyczy, wrzeszczy, to zawsze tata potrafi uspokoić i dojść do porozumienia ze wszystkimi. Za to mama zawsze potrafi mnie wysłuchać, kiedy coś chce, potrzebuje, to zawsze ona znajdzie na to jakieś rozwiązanie, zawsze pomoże i mogę na nią zawsze liczyć.
Widzieliśmy teraz, można by powiedzieć, niemalże piękną kobietę już, 14-letnią. A mam takie pytanie, ile, nie może nie ile lat, ale w jakim wieku była Lena, kiedy trafiła do was do domu? I czy pamiętasz właśnie ten moment takiego narodzenia Leny dla waszej rodziny? Lena miała 2,5 miesiąca, gdy ją pierwszy raz zobaczyłam. Niecałe 2,5 miesiąca, gdy ją pierwszy raz zobaczyłam. Telefon zadzwonił tydzień wcześniej. Dużo się wydarzyło w przeciągu tego tygodnia i to niestety nie z naszej winy opóźniał się moment pierwszego kontaktu. To nie było przyjemne i były dwie próby tego kontaktu. Dziecko okazało się, że było w szpitalu. Ale pamiętam doskonale moment, pamiętam całe otoczenie, pamiętam zapach, pamiętam pięknie świecące słońce, mimo że to był październik. Pamiętam dokładnie datę, pamiętam godzinę, pamiętam, w co byłam ubrana. I pamiętam te wielkie oczy 2,5-miesięcznego dziecka z wywiniętymi długaśnymi rzęsami, które do tej pory są piękne i długie i wywinięte. I pamiętam, gdy te oczy 2,5-miesięcznego dzieciątka popatrzyły na mnie i nie miałam wątpliwości, że to jest moja córka. A w jaki sposób Lena dowiedziała się o tym, że jest adoptowana? No, świetne pytanie. Dziękuję za nie. Bo często sobie ludzie, którzy są niezwiązani z adopcją albo którzy robią pierwsze kroki w adopcji, wyobrażają, że to będzie tak, no słuchaj, usiądźmy teraz, muszę coś ważnego jak ci powiedzieć. Filmach, tak. Prawda? I teraz porozmawiajmy o czymś poważnym, o seksie albo o tym, że jesteś adoptowana. Otóż to tak nie jest, tak? Jawność adopcyjna to jest wprowadzanie dziecka cały czas w to, że ono pojawiło się w tej rodzinie z adopcji i ma swoje korzenie biologiczne. Ośrodki adopcyjne dwoją się i troją, żeby przedstawiać tą jawność adopcyjną rodzicom w takim pozytywnym świetle, żeby przygotowywać ich do takich rozmów. Bo tak naprawdę zawsze mówiliśmy o tym, że Lena nie była w moim brzuchu, zawsze dziecko pierwsze inicjuje rozmowę, a skąd ja się wziąłem? I to są już te momenty, kiedy możemy zacząć wprowadzać. Oczywiście mojej 4-letniej córce, która zapytała mnie, skąd wiesz, że jestem twoją że jesteś moją prawdziwą mamą, nie opowiadałam, na czym polega proces adopcyjny, ba, nawet nie użyłam słowa adopcja. Odpowiedziałam wprost, no bo ty jesteś moją prawdziwą córką. I to wystarczyło, tak? Jak potem były kolejne pytania, jak to, że nie byłam w twoim brzuchu, to w jakim ja brzuchu byłam, to jak to się stało, że mnie poznaliście. Te pytania przychodziły. I to jest to prowadzenie dziecka przez całe pojawienie się jego w rodzinie. W końcu przychodzą pytania o korzenie biologiczne, o szczegóły tych korzeni biologicznych i najczęściej przychodzi moment, kiedy dziecko chce poznać swoich rodziców biologicznych, swoje korzenie biologiczne. To musi być bardzo trudne. Ja nie mam wątpliwości, że ją kocham. Nie mam wątpliwości, że zbudowaliśmy bardzo silną więź w naszej rodzinie z adoptowanymi córkami. Więc mogę im w ramach tej miłości zaoferować moje towarzystwo w momencie poszukiwania korzeni biologicznych. Dzieci, które przychodzą do rodziny z rodzin biologicznych, one mają wczytaną traumę odrzucenia, opuszczenia, tak, przez rodziców biologicznych. I to jest bardzo silna trauma. To jest też cała pomoc dziecku, żeby przeżyło tą żałobę. Jak wytłumaczyć dziecku, że dziecko, które zostało adoptowane, było tak samo oczekiwane, jak to dziecko, które nosisz przez 9 miesięcy w brzuchu. No ja usiadłam do segregatorów, tak, i w rozmowach z moją córką, jak ona zaczęła dopytywać rzeczywiście, jak to jest, jak to po prostu idziecie i mówicie w domu dziecko, o, to dziecko sobie wezmę i wybiorę. Jak zaczęłam ją wtajemniczać w ten cały proces, że to były przygotowania, ona mówi, tak, to chodziliście, to uczyliście się czegoś, to ktoś was sprawdzał. To było dla niej niesamowite i bardzo cenne. A takim najbardziej przełomowym momentem było to, gdy znalazła kartkę, na której my, nie znając jej jeszcze, wiedzieliśmy tylko o różnych dysfunkcjach zdrowotnych, zrobiliśmy sobie kartkę za i przeciw. I ja tą kartkę jakoś instynktownie zachowałam w dokumentach adopcyjnych, tym wszystkim. Córka ją wydobyła na zewnątrz i mówi, wow, mamo, wy tyle musieliście decyzji podejmować, tyle ważnych rzeczy brać pod uwagę. I dla niej to była bardzo cenna kartka. I pomyślałam, to jest okropne, że ja rozmawiam z moją córką na bazie segregatora, kartek, orzeczeń sądu, zaświadczeń ze środka adopcyjnego, świadectw, że się kwalifikujemy. A przecież biologiczne dzieci mają swoje albumy, tak? I jak to wygląda? Ja dostałam taki album, gdy byłam w ciąży z biologicznym dzieckiem. Wiedzieliśmy już, że to będzie syn i dostałam niebieski albumik do wypełniania moich pamiątek z okresu ciąży. Stworzyłam jako pierwsza osoba w Polsce coś takiego jak księga adoptowanego dziecka, co jest albumem, rejestrem, taką dedykacją rodziców adopcyjnych dla swojego dziecka. Jak na ciebie czekaliśmy. Tu są miejsca,
Ja mam tutaj akurat swój prywatny, wypełniony dla córki, więc nie będę go blisko pokazywać, ale to jest od samego początku, dlaczego pojawiła się myśl o adopcji. Jak wybraliśmy ośrodek, jaki to był ośrodek, jacy to byli ludzie, z kim się tam spotykaliśmy w ośrodku, jakie mieliśmy przemyślenia, na jakie tematy rozmawialiśmy, jakie były szkolenia, wspomnienia taty, co było dla niego najprzyjemniejszą pracą domową, bo są prace domowe, tak? Przygotowują się rodzice. Kiedy była kwalifikacja na rodziców adopcji, dla nas to był bardzo szczęśliwy dzień. Ktoś powiedział, okej, możecie być rodzicami, dostaniecie dziecko, tylko trzeba na nie teraz poczekać. Czy moment ten właśnie, czas oczekiwania, co się wtedy działo? Ja opisywałam mojej córce, jak 2 razy zmieniałam pracę, czekając na nią. To były bardzo trudne momenty, tak? Bo wiedziałam, że podpisuję kontrakt, decyduję się na coś, na jakieś zobowiązania wobec firmy, a za 2 dni, a może nawet jutro mogę im powiedzieć, sorry, ale idę na macierzyński, bo właśnie zadzwonił telefon. To są trudne momenty, trudne przemyślenia. Decydować się na tą zmianę pracy, czy nie? Przenosić się do innego miasta, czy nie? Czy te wszystkie przemyślenia były na tej kartce, którą znaleźliście? Nie, na kartce było ich mniej, to była tylko kartka, ale w rozmowach było ich coraz więcej i dlatego pojawił się ten album, żeby można było, ten pierwszy moment, pierwsza wizyta, to jest zdjęcie, jak pierwszy raz zobaczyliśmy naszą córkę, pierwszy raz wzięliśmy ją w ramiona i to pokazujemy tym albumem dziecku, to jest pamiątka na całe życie, że ktoś na nie czekał, nieważne co się wydarzyło w jego naturalnym środowisku, z naturalną rodziną, ale była para osób, która na nie czekała. Magdo, a co byś poradziła, co byś powiedziała rodzicom, którzy myślą o adoptowaniu dziecka, ale mają jeszcze mnóstwo wątpliwości? Myślę, że to jest jakby jedna droga tylko i wyłącznie. Sprawdzić listę ośrodków, wybrać ten, który najbardziej nam z jakichś różnych przyczyn odpowiada. Nie ma rejonizacji, ale polecam, żeby było blisko miejsca zamieszkania z różnych przyczyn. Zadzwonić i umówić się na pierwszą rozmowę. To jest bez zobowiązań i tam u źródła naprawdę można się wszystkiego dowiedzieć i zbadać samego siebie. Poczuć, czy faktycznie chce iść tą drogą, czy nie. Dziękuję bardzo, Magdaleno, za rozmowę. A na naszym Facebooku konkurs, w którym można wygrać książkę Magdaleny Modlibowskiej pod tytułem Odczarować adopcję. Zadaniem jest wymyślenie hasła, które odczaruje adopcję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Magdalena Modlibowska, Angelika Olszewska. Do zobaczenia.